Cześć, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książkach, które aktualnie czytam. Zebrało się ich sporo, bo jakoś nie mogłam przez jakiś czas się wciągnąć w jedną czy dwie tylko, które bardzo mnie pociągnęły ze sobą, więc ciągle szukałam czegoś nowego. W zasadzie mam wrażenie, że wina leży po stronie Nikki French i Roberta Bryndzy i Sharon Bolton, bo to są trzy książki, które przeczytałam jakby po sobie. Dwa detektywy, jeden thriller i jakoś po tych historiach, które były tak wciągające, nie mogłam się jakby zahaczyć o kolejną książkę, która by mnie wciągnęła na tyle, że nie chciałam czytać nic innego. Najczęściej czytam dwie, trzy książki jednocześnie. Plus jedną, którą Wam pokażę, którą czytam cały rok. A czytam dwie, trzy, dlatego że czytam najczęściej w trzech różnych językach, po polsku, po angielsku, po niderlandzku i czytam jedną w każdym języku. Zdarza mi się dosyć często, że czytam tylko jedną po angielsku, jedną po polsku, nic po niderlandzku, mimo że ciągle sobie obiecuję, że będę więcej czytać po niderlandzku, bardzo często mi się to nie udaje. Nie dlatego, że nie ma dobrych książek, tylko dlatego, że ja bardzo lubię czytać po angielsku. Uważam, że angielski jest stworzony do literatury i często mój wybór po prostu pada w tym kierunku. Poza tym obserwuję dużo osób na Instagramie i na YouTubie, osób anglojęzycznych, no i oni polecają anglojęzyczne książki, w związku z czym dużo szybciej sięgam po coś anglojęzycznego niż po coś niderlandzkiego, czy nawet polskiego. Ale przechodząc do książek. Jedna książka, którą czytam cały rok od 1 stycznia i skończę ją czytać 31 grupnia, to jest, antologia, do której nogami Wam pokazuję, bardzo dobrze mi dzisiaj idzie, The Assassin's Cloak, z antologia najlepszych światowych pamiętnikarzy. Ta książka jest podzielona po prostu na każdy dzień roku i na przykład 23 stycznia i po prostu są fragmenty dzienników różnych osób, bardzo różnych osób, od Virginia Woolf po Goebbelsa, gdzieś w to stoję po środku. I ja sobie codziennie rano przy śniadaniu czytam wpisy z danego dnia. Dzisiaj na przykład czytałam z dzisiejszego dnia, jutro będę czytała z jutrzejszego i tak dalej. I dlatego czytam tą książkę cały, całusieńki rok. No, jestem mniej więcej w połowie. No, tutaj z tyłu są też krótkie biografie tych osób, których dzienniki, fragmenty dzienników są przedrukowane. Jest to bardzo ciekawe, bo czasami znajduje się osoby, o których nic się nie wiedziało. Można się czegoś troszeczkę dowiedzieć o tej osobie, albo potem poszukać więcej. I też ta książka oczywiście pokazuje nam życie w różnych okresach, bo tego samego dnia mogę czytać coś z 1630 roku i z 1956. Jest dużo wpisów z okresu II wojny światowej, z różnych krajów, więc pokazuje też odbiór w II wojny światowej, ale też sytuacji w czasie II wojny światowej w tym samym okresie w bardzo różnych krajach, jak różnie było, jak różna była sytuacja ludzi w tych krajach. Kolejną książką, którą czytam, jest 365 dni Holender. To książka holenderskiej dziennikarki Naedy Aurungzeb, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko. Ona tutaj w tej książce, to są takie krótkie sytuacje na każdy dzień, znaczy każdy dzień roku, w sensie nie każdy dzień roku datą, ale numerycznie, z którymi ona się spotyka jako Holenderka, imigrantka i też inni Holendrzy imigranci. Ale głównie jest to o osobach
innym kolorem skóry, o osobach pochodzących z krajów islamistycznych, muzułmańskich, powinnam powiedzieć, muzułmańskich. I no to są, tak jak mówię, to są po prostu, czasami jest to tylko jedna wypowiedź albo krótki dialog. Jest to trudna książka do czytania. Trudna, bo bardzo konfrontująca z nietolerancją w Holandii, ale też trudna dla mnie osobiście, bo wywołująca wspomnienia z okresu, kiedy przyjechałam do Holandii i nie czułam się zaakceptowana poprzez moje pochodzenie i poprzez akcent, który miałam w języku niderlandzkim. Ciekawe, trudne, czytam dosyć powoli, niecodziennie, ale od czasu do czasu otwieram i czytam kilka takich scenek. Kolejna książka, też po niderlandzku, to The Pool, Pauline de Bock. Tą książkę czytam bardzo powoli, czytam ją już bardzo długo. Jestem no, poza połową. I to jest bardzo ciekawa książka, bo opowiada po prostu doświadczenia autorki w jej domu w Niemczech. Ona mieszka w Amsterdamie i w Niemczech ma też dom. Domu na wsi. Domu w zasadzie starym gospodarstwie rolniczym, w którym mieszka. No i opowiada o związku z przyrodą. Z przyrodą, ze zwierzętami, ze roślinami. Jej obserwacje na ten temat. Ale też jej, jakby to powiedzieć, nie kontakt, ale jej relacje ze zwierzętami i z roślinami i z przyrodą, ale też sytuację klimatyczną pokazuje i jak zmiany klimatyczne zmieniają jej otoczenie przy jej domu, biotop, który się tam znajduje. Bardzo ciekawe, ale jest w niej dużo informacji i ja czytam ją powoli, bo dużo rzeczy też szukam. Nazwy zwierząt, roślin. Ja nie jestem aż tak bardzo obeznana ani w niderlandzkim, ani w polskim nazewnictwie drzew, ptaków i tak dalej. I nie wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić, więc muszę poszukać, żeby wiedzieć, o co chodzi. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Na pewno by zaciekawiła tych, którzy interesują się naturą i zmianami klimatycznymi. I kolejna książka w trybie imigranckim, Mira Feticu. To jest książka, tytuł jest Wyznanie miłości językowi niderlandzkiemu. I ta książka o tym, o czym mówi tytuł, Mira Feticu, pochodzi z Rumunii, mieszka 15 lat w Holandii, czyli mniej więcej tyle co ja. W tym roku mi stuknęło 16. I opowiada o swoich doświadczeniach z językiem niderlandzkim, ze zmianą języka, z jakby odrzuceniem swojego języka ojczystego. Z tym, co to wywołuje w niej i jakie doświadczenia są jej osobiste w korzystaniu z nowego języka. Ona jest pisarką, była też pisarką w Rumunii, w związku z czym jakby to jest bardzo duża zmiana, bo z pisania po rumuńsku przełożyła się na pisanie po niderlandzku i jak to jest odbierane, ale też jak ona się w tym czuje. Jestem mniej więcej, nie widać, ale mniej więcej w połowie. Swoją drogą mam za zakładkę kartkę od Agnieszki Buzkę z Kundelek na biegunie na Instagramie. Jest to dla mnie bardzo ciekawe, szczególnie, że ja właśnie teraz piszę książkę o swoich doświadczeniach w Holandii, ale językowych między innymi. Więc tak troszeczkę jest to
do badania, do mojej książki, a trochę po prostu czysta ciekawość, jak ktoś inny odbiera tą samą drogę. Znaczy, no nie zupełnie tą samą, ale podobną drogę. Czytam też Hamnet Maggie O'Farrell. Naprawdę niedawno zaczęłam. Jestem tu przy początku. Mam nadzieję, że ta książka wciągnie mnie jeszcze bardziej, bo na razie on świetnie się ją czyta, bo to jest naprawdę pięknie napisane, bardzo sprawnym językiem, ale jeszcze mnie nie wciągnęło na tyle, żebym nie mogła się od niej oderwać. I na przykład przeczytałam tam, nie wiem, do strony chyba 50 parę dni temu i dopiero po 2-3 dniach sięgnęłam znowu po Hamneta dzisiaj rano i przeczytałam kolejne 10 stron. Więc jeszcze mnie aż tak nie wciągnęło, aczkolwiek mam dosyć wysokie oczekiwania co do tej książki. Jest to oczywiście też zwyciężczyni Women's Prize for Fiction, a ja czytam wszystkich zwycięzców Women's Prize for Fiction, przynajmniej staram się. Jeszcze nie przeczytałam wszystkich, kto do tej pory wygrali, ale taki mam plan, przeczytać wszystkie, a potem może przejdę na krótką listę, a potem na długą, no nie wiem, zobaczymy, ale już przeczytałam sporo książek z list Women's Prize for Fiction i muszę powiedzieć, że do tej pory chyba żadna mnie jeszcze nie zawiodła, a wręcz odkryłam autorki, o których wcześniej nie słyszałam, a które mnie zachwyciły i teraz czytam w zasadzie wszystko, co mi wpadnie w ręce. Hamnet, tak jak mówię, jeszcze mnie nie wciągnął, ale znaczy, no, zaczyna się interesująco, aczkolwiek, tak jak mówię, jest też napisane bardzo fajnym językiem, ale jeszcze nie czuję tej historii na tyle, żeby ciągle chcę do niej wracać. Czytam też Georgia Orwella Down and Out in Paris and London. I w jednym z wcześniejszych filmów, kiedy pokazywałam książki, które przyniosłam z biblioteki, mówię o tej książce też. I czytam niejako szczególnie szybko i z zapałem. Nie dlatego, że jest złe, bardzo dobre to jest, tylko dlatego, że po prostu nie spieszy mi się z tą książką. Ja jestem nadal w Paryżu. George Orwell dostał, oczywiście nie George Orwell, tylko bohater, powiedzmy, dostał właśnie pracę w restauracji, na zmywaku. Więc bardzo, bardzo dobrze się to czyta. Znaczy, nie spodziewałam się niczego innego po George Orwellu, ale to się czyta naprawdę świetnie. To chyba z tego, co pamiętam, to jest jego pierwsza książka, więc ciekawe, że od początku miał najwyraźniej talent albo taki styl, który bardzo mi odpowiada. Opowiem Wam pewnie o niej, jak ją skończę, bo to bardzo ciekawa książka. Czytam też dwie książki na czytniku i nie mam ich tutaj przy sobie, ale tu Wam pokazuję zdjęcie. Czytam All Writing Stephena Kinga. Stephen, to jest w Polsce przetłumaczone Jak pisać, pamiętnik rzemieślnika. I On Writing, ja to czytam po raz drugi, czytałam kilka lat temu i bardzo mi się ta książka podobała, ale muszę powiedzieć, że niewiele. Pamiętałam bardzo dobrze jego osobistą historię, ale nie pamiętałam tych historii o pisaniu. I teraz do tego wracam i jest to bardzo ciekawe i bardzo do mnie przemawia też podejście Stephena Kinga do pisania. Z przyjemnością czytam to po raz drugi. I czytam też Ogród. I teraz nie pamiętam autora, czy autorki, ale jest to książka tajfunów. A tajfuny to od niedawna jedno z moich ulubionych wydawnictw. Wydawnictwo, którego książki po prostu czytam w ciemno, nie zastanawiam się nawet, o czym ona jest i czy to jest coś dla mnie.
bo do tej pory czytałam 4 albo 5 i wszystkie mi się podobały, choć są bardzo, bardzo różne. Ale ufam już teraz na pewno wyborom redaktorek z wydawnictwa Tajfuny i czytam po prostu to, co wychodzi. Chyba mam przed sobą jeszcze jedną albo dwie książki, których do tej pory nie przeczytałam, no ale wiem, że pracuję nad kolejnymi, więc spokojnie sobie czekam, czytam powoli i zachwycam się tym, co dziewczyny wydają. I to tyle na ten moment moich aktualnych lektur. I mam nadzieję, że widzimy się niedługo i opowiem Wam o tym, co przeczytałam, albo może co przyniosłam z biblioteki. Jeszcze nie wiem, co będzie następne. Do zobaczenia. Cześć.